Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne drzewo w grze The Sims 4. Jeśli się nie mylę, to jest 90 odcinek, ale będę musiała to sprawdzić. Tak mi się coś wydaje, więc taki troszeczkę krągły odcinek za 10 odcinków setny, no na pewno do tego momentu dojdziemy. Dobrze, ale Stella, Stella nie ma już dużo czasu, tak jak mówiliśmy sobie, ale być może się może nauczyć w tym momencie pełzania, więc ona sobie może chwilę tutaj poleży na brzuszku. A w tym czasie Paulina przewinie nam Dominika, który się urodził w poprzednim odcinku. O, widzę, że Stella kończy jakiś etap. O fajnie, fajnie, fajnie. Ciekawe co tam kończysz. No zobaczmy, zobaczmy Stella, co się tam stanie. E, aha, a dlaczego my tu mamy pieluszkę? Ale o pieluszkę trzeba wyrzucić. O proszę bardzo. Ja w takim razie jeszcze Dominikowi chyba nie ustawiłam preferencji używaj pieluszek materiałowych. A preferencje dotyczące karmienia, wolisz karmienie piersią, dobrze. To teraz już masz ustawione, a młoda siedzi? Tak, młoda ma zrobione siedzenie. Brawo! A jak zrobisz sobie leżenie na brzuszku, to będziesz miała jeszcze zrobione też dodatkowo później pełzanie czy coś? Chy chyba tak, bo mamy odblokowywanie kolejnego etapu. Więc bym powiedziała, no naprawdę fajnie to poszło. Tak. Mam odblokowywanie etapu pełzania, w trymiga zrobione raz, dwa, trzy, tak naprawdę super. Bardzo, 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 bardzo fajnie. Brawo, kochana, brawo, więc umiesz pełzać. Umiesz siadać. To co? To ja muszę dodać nam. Gdzieś może tutaj gdzieś dodam dla Ciebie krzesełko, żebyś miała na czym siedzieć, więc tutaj no, potrzebujemy dla Ciebie zdecydowanie wysokiego krzesełka, żebyś mogła siedzieć razem z nami, może jakieś takie ciemniejsze tutaj wybiorą krzesełko tylko o może może coś takie chociaż nie to jest troszeczkę jaśniejsze drewno takie chociaż no właśnie te, te drewno niestety tak siebie o może to tak chyba naj, najbardziej bym powiedziała pasuje więc możemy je gdzieś tam później podawać właśnie kaszkę i tak dalej no ale na pewno ważna też będzie nauka raczkowania więc matka choć tutaj zresztą matka to ona mogłaby z tobą tutaj zrobić higienę, co nie? Można byłoby Cię w końcu, kochana, wykąpać. Więc przygotuję kąpiel z bąbelkami. Czy Ty już byłaś kąpana? Nie. Jeszcze nie masz tego w pierwszych doświadczeniach. Więc tym bardziej fajnie byłoby to zrobić. A więc sam początek odcinka i bym powiedziała wielki, ale to wielki sukces dla naszej młodej. I trzeba tutaj, bym powiedziała, podkurzać. Bo widzę, że jest brudnawo, więc no. I będziemy za chwilę mieli też kąpiel z bąbelkami dla młodej. Energia no niestety trochę jej spada, ale okej. Okay. W takim razie tak naprawdę ta mata dla dzieci na ten moment nam nie jest potrzebna, ale ją jeszcze tu zostawię, bo oczywiście pewnie będzie potrzebna niedługo Dominikowi, więc tutaj na razie nie będę jej przez to wyrzucała. Zresztą Dominik już o sobie przypomina, ja też tutaj jestem. No dobrze, ja jeszcze pozwolę tutaj spać na pewno naszemu Leszkowi. Ja dzisiaj go wyślę do pracy normalnie. Nie będziemy raczej pracować im zdalnie, ale pamiętam, że obiecałam wam, że w tym odcinku przemienimy go w wampira i to na pewno zrobimy, a zapomniałam wspomnieć na samym początku odcinka, że w następnym odcinku planuję im adoptować dziecko, więc tutaj będę na pewno potrzebowała imiona dla tego adoptowanego dziecka. Będę je na pewno tutaj adoptowała jako noworodek, więc będziemy mieli tutaj kolejnego noworodka. Wolę, żeby to dziecko było adoptowane jako właśnie takie najmłodsze możliwe dziecko, więc tak też to zrobimy, dobrze młody, Mła matka się zaraz z Tobą zajmie, tam Cię przytuli czy coś, zobaczymy co tam u Ciebie będzie, a młoda na ten moment na przykład chwilę się może pobawić i zobaczymy czy coś tutaj rozwinie, chwyt szczypcowy czy coś młodego chyba jednak trzeba nakarmić tak mi się wydaje, chyba jednak przytulankami bym powiedziała, o się nie uspokoi, ale w takim razie bardzo dobrze. Myślę, że dziecko, które będzie ze zdrady, będzie na samym, samym, samym końcu, więc to będzie troszeczkę później. No i proszę bardzo, Stella ma chwyt szczypcowy. No brawo, brawo, brawissimo, dziewczyno, naprawdę. Brawo, brawo, brawissimo, nawet matka jest pod wrażeniem, no tylko nie chwilę posprząta, a ty się jeszcze chwilę tutaj możesz pobawić. I za chwilę będziemy Ciebie oczywiście kłaść spać, no tak narzekasz na zmęczenie mi już. Więc no zdecydowanie, zdecydowanie musimy ciebie, młoda, położyć spać. Ale najpierw może byś siknęła do pieluchy? A no spróbujmy to zrobić. Jeszcze siknij do pieluchy i dopiero wtedy mama cię przewnie, co nie? Zrobisz to dla mnie? Oj, wiem, że jesteś zmęczona, no. I co? Ciężko dosięgnąć utknięcia. No wiem, utknęłaś w nie widzę to. <noise> Dobra, ale matka cię przewinie i położy spać i też będzie super, więc... No, młoda dużo rozwinęła, jak na pewno w stanie, to będę chciała ją tutaj na krzesełku na pewno nakarmić, żebyśmy tutaj mieli też już zrobione właśnie pierwszą kaszkę, pierwszą, pierwsze jedzenie do rączki, bo już zdecydowanie to wszystko możemy nią powoli robić. Więc ja na pewno będę starała się gdzieś tam te rzeczy zrobić. No dobrze. Lubisz muzycję stację z Kosenkami? Okej, okay, możesz lubić jak najbardziej. I też chwilę się tobą matka zajmą, bo ona dzisiaj ma wolne w pracy, drugi dzień ma wolnego, ty masz, nie, w, czwartek, w czwartku nie masz wolnego, więc w czwartek idziecie oboje do pracy, więc zobaczymy jak to nam pójdzie naszym, naszemu krytykowi kulinarnemu, bo no niedługo będziemy mieli już tutaj Małe dziecko i jestem, i tak się zastanawiam czasami Stelli, jak będzie małym dzieckiem nie wysłać do pokoju na górze. Widzę, że górę również trzeba będzie nam tutaj podkurzać, a pytanie za 100 punktów, czy tu się coś... Tak, mamy winogrona, więc mamy dalej plon, ale nie widzę, żebyśmy tutaj mieli jakieś chwasty, żebyśmy tutaj musieli coś opryskiwać, więc widzę, że pod tym względem jest OK, ale widzę, że, nasz, że cały czas te bym powiedziała. Krzaczki działają, więc to jest dobra, bym powiedziała, dobra rzecz. Podobno, jak się weźmie do wyposażenia, włączy się tutaj i się kliknie na to, to możemy zobaczyć, ile mamy przedmiotów w staku, bo w staku, więc mamy tutaj 259 winogron na ten moment, więc jak też możemy podejrzeć, właśnie ilość winogron. A i mamy dodatkowy również akt urodzenia, więc gdzieś tam spróbujemy go sobie powiesić, a może później oczywiście. I przyszliśmy do Forgotten Hollow, żeby właśnie tym wampirem jeszcze szybciutko zostać. E, niestety u watorów żyje już tylko Lilith. Caleb niestety e, historię sąsiedzkiego niestety pokonały, więc tutaj niestety nie żyje. A myślę, że do wlada iść nie będziemy. Już myślę, że Lilith to jest bardziej taka Simka, która również chce mieć Wampirzy Ród, więc myślę, że to do niej możemy gdzieś tam pójść. Powiedzmy, że właśnie studiując gdzieś tam książki i właśnie te wampirologie na studiach, no gdzieś tam właśnie nasz Lech się dowiedział właśnie o tym, że ktoś tak jak Lilith jest, że w Forgotten Halo jest wielu wampirów, więc tutaj właśnie zacznijmy sobie tutaj rozmawiać, zapytajmy, jak minął dzień, właśnie Lilith. wyraźmy uznanie dla gospodarza, właśnie jako Lilith tego domu. No, i możemy gdzieś tam sobie właśnie z nią poplotkować, myślę. A więc gdzieś tam interakcja również plotkuj o właśnie. I zobaczmy, co się dowiemy. Ona nam powie, może gdzieś tam o wampirach. O ich się już przyjaźnimy, więc tutaj poschlebiajmy je jeszcze może tak ładnie. No i okażmy jej wdzięczność. Super, więc tutaj. I może co? Jakieś tutaj interakcje? O nie, opowie o wampirach, to nie, ale może jakąś entuzjazmu się wampirami, czy coś takiego. Gdzieś tutaj coś takiego powinno być, tylko zobaczmy. W pasjach nie. E, raczej w komplementach też to nie będzie historię. Mm, to też coś innego. E, poproś o przemianę tutaj już mamy. Zainteresowania. Dziel się, entuzjazmuj się wampirami. O, dobrze, to możemy zrobić. E, więc poentuzjazmujmy się wampirami, i wtedy ona powie: O, ja też, o, jesteśmy historyczni. To nie jest dobrze, ale widzę, że tam. Ciepłe ubrania nam niestety już na szczęście tutaj zniknęły, więc historycznie już nie powinniśmy być droga gro, bo proszę mi tutaj mojego Sima właśnie nie, nie zabijać, ale niestety mamy całe mnóstwo różnych nastrójników, więc to gdzieś tam niestety to robi. O, widzę, że dzisiaj przemiana bardzo dobrze zadziałała, bo on siedział i jak poprosiłam o przemianę, to to bardzo dobrze zadziałało, więc bardzo dobrze, no więc... Powiedzmy, wyczytał z książek, się dowiedział na studiach, na zajęciach, wiecie, profesora zapytał po lekcjach, no i się dowiedział o Lilith. No i dlatego też tutaj to mamy, no a tutaj musimy wkroczyć na ścieżkę wampiryzmu, żeby w ogóle to móc wykonać. No i chcieliśmy to zrobić jeszcze przed zajęciami. No i mamy oczywiście 24 chyba godziny, czy 36 coś tak jak godzin, więc no albo pod koniec tego odcinka zostaniemy wampirem, albo już w następnym, a teraz spokojnie możemy wracać do domu i zobaczyć, co tam się stało. No bo niedługo nasza... znaczy stalo musimy jak najwięcej zrobić, a Dominik pewnie niedługo zostanie też znowu niemowlaczkiem. I tutaj dzisiaj niestety strasznie burzowo, więc no tutaj nie jest dzisiaj najlepsza pogoda do niczego. Ona na 13 idzie do pracy, no nie będziemy żadnych tutaj potraf oceniać, ale możemy go poprosić, żeby tutaj troszeczkę na przykład napisał felieton czy coś takiego bo to na pewno nam w przyszłości pomoże. Ja ciebie poproszę, żebyś, nie wiem, może wzięła prysznik czy coś. Młoda gdzie jest? A, tu jest na zewnątrz jest, okej. Okay. A i tutaj chciałaś, bym powiedziała, popatrzeć na brat, ok, ale możesz się na przykład tutaj czymś pobawić. Ewentualnie yy, matka, która się kobie, wiecie, co to ja może poproszę Leszka, który rzeczywiście na razie nie ma co robić. Yy, Chodź pokołysać młodego, bo nie wiem, co młody potrzebuje, to raczej nie jest brudna pieluszka. Nie, a więc albo karmienie, albo coś innego i matkę też poprosimy, żeby tu podeszła, bo młodą Stellę, nie, jeszcze widzę, że nie trzeba jej nakarmić, ale widzę, że może za chwilę sobie zrobić pieluszkę. No i na ukaraczkowania też byłaby gdzieś tam, bym powiedziała, rzeczą wskazaną. Dobrze, ty jak najbardziej dzisiaj idziesz do pracy, no niestety nie zarobiliśmy kokosów ostatnio, więc mam nadzieję, że dzisiaj zarobimy troszeczkę, troszeczkę więcej. I co młoda? Chyba nic nie będzie, żadnych kolejnych etapików, więc możesz sobie użyć ładnie pieluszkę. Ja wiem, że jesteś zmęczona, bo się e, gdzieś tam nie dospałaś. Ja wiem, ja wiem. Jestem tego, bym powiedziała, świadoma. No, i będziemy Ciebie za chwilę uczyć raczkowania, żebyś tutaj też miała to zrobione. Najpierw mama cię przewinie. Halo, chciałam, żeby się przewinęła, ale ok. Nie będzie, widzę, przewinięcia. A Ty za chwilę będziesz szedł. Do pracy. O nie, zepsuła nam się. Dobra, to jeszcze iść, spróbować naprawić nam naszą suszarkę. Niestety się zepsuła, więc szybciutko. O nie, kto zginął? Kto zginął? Sydney. A, okej, okay, dobra, a więc można powiedzieć: starszy brat naszej Pauliny zginął. Okej, okay, dobrze, dobrze. No i niestety przez to jest obawa przed śmiercią. Dla kogo? Dla Leszka. Tak, dla laleszka, Okej, okay, ale to w takim razie e, zaprosisz swoją matkę i gdzieś tam e, za pomocą tego bym powiedziała uda nam się tutaj zrobić. No i tutaj naprawione, to wtedy później. No jeszcze raz zapodamy to pranie, bo niestety pranie jest, no właśnie, noszone, wilgotne, więc no cóż, no dobrze. E, I widzę, że młoda niestety nie, więc nie, tutaj nie, nie mamy żadnego tapiku, czy mamy? Nie, nie mamy tapiku, Okej, okay, dobra, ale możemy ją sobie ładnie przewinąć i tak się zastanawiam, może damy jej pierwszą kaszkę już, więc żebyśmy mieli to z głowy a więc dajmy może jej lody, zobaczmy może, może to będzie coś dobrego, nie niestety kochane, jesteśmy w pracy i będziemy aha, dobra, od razu pracujesz ciężko, no bo jesteś simem, który jest odpowiedzialny, więc odpowiedzialnie pracujesz ciężko, od razu, dobrze i widzę, że pewnie młody zrobił w pieluchę, ale tutaj najpierw musimy młodą poczęstować jedzonkiem, żeby też już to miała zrobione. Proszę bardzo, żebyśmy ją troszeczkę tutaj nakarmili. No ona nie lubi być noszona, więc myślę, że też tak bym powiedziała. Uuu, Stella bardzo polubiła lody, bardzo dobrze, więc pierwszy poziłek okazał się bym powiedziała sukcesem, więc to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czy my o Tobie Stella wiemy wszystko? Tak, wiem o tobie wszystko dobrze. A więc tutaj tak jak mówiłam, zostało nam jeszcze to raczkowanie, ewentualnie nauka stania, ale nie wiem, czy do stania dojdziemy. Ale do nauki raczkowania bardzo chętnie bym chciała dojść. Czy ty zrobisz jakiś etap? Yy, raczej nie. A ty co idziesz młodego idziesz. Nie, nie karm go pieszem, był niedawno karmiony, jego trzeba przewinąć. Nie, jego trzeba przewinąć. Proszę tutaj nie podrzucać, nie, nie karmić jego trzeba po prostu przewinąć, tak? No a więc to było problemem, że on był nieprzewinięty. No a młodą niestety trzeba e, położyć spać, no bo jest zmęczona. Ale widzę, że niestety na krzesełku nie zrobiła e, żadnego etapu. Niestety, a teraz jest już zbyt zmęczona, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Więc no niestety, nie, nie wyjmuj jej, nie podnosi jej, nie podnosi jej. Ona ma tam spać i proszę jej nie podnosić. Możesz jej włączyć. I możesz iść przyrządzać nektar winogronowy. Żadnego podnoszenia młodej. Ona ma tam zasnąć. Tutaj. O, i bardzo ładnie zasnęła przy dźwiękach, więc idealnie. A my sobie zrobimy tutaj kolejny nektar, bo ona też chce podnieść poziom umiejętności, więc to jest też z pożytkiem dla nas, bo takie jest Twoje pragnienie, żeby podnieść poziom robienia nektarów. A, dobra. Do nas Vlad dzwoni, ok, żeby się podzielić swoją wiedzą, ale Vlad. My to wiemy, Uu, ale nam daleko do kolejnego poziomu. W szczególności, że to się strasznie długo podnosi przez samo robienie nektarów, więc no nie sądzę, żebyśmy szybko to zrobili. Nie sądzę, nie sądzę. Raczej to będzie długa sprawa. I przy. Uu, mamy wspaniały nektar! Nasz pierwszy wspaniały nektar. Dobrze, w takim razie położymy do tej drugiej, tej półeczki, bo tu będziemy kłaść te wspaniałe nektary. Nie chciałam zobaczyć tutaj, co mamy bo mamy umiarkowanie leżakowany ten nektar jabłkowy i krótko leżakowany ten kiepski kościa, a więc ten umiarkowany już całkiem, całkiem jest tutaj. Krótko leżakowany też już troszeczkę więcej jest. I dlaczego te są jeszcze... Nie... O, ten jest krótko leżakowany, ten jest jeszcze nie ten też jest jeszcze nie leżakowany. Te jakoś winogronowe wydaje mi się, że jakoś długo muszą się zawsze leżakować, ale myślę, nie wiem, czy to jest tylko moje, bym powiedziała takie mniemanie, a i musimy tutaj zająć się jeszcze praniem, zanim tej poproszą ciebie. I to w sumie odepnę, bo ona nie spełni tego jeszcze przez kilka, kilka, kilka dobrych dni, więc na razie niech może, jak wstanie rano, to niech jakieś inne pragnienia ma, bo no nie jesteśmy tego w stanie spełnić. Dobra, widzę, że ubrania włożyłaś do swojego wyposażenia, ale może lepiej będzie włożyć je do pralki, żeby jeszcze raz się tutaj ładnie uprały. No i proszę, Leszek wrócił z pracy i dostał awans od razu, więc nie spodziewałam się, szczerze, naprawdę nie spodziewałam się, ale bardzo dobrze, bo simolonów na pewno potrzebowaliśmy, więc zarabiamy dodatkowe 99 simolonów na godzinę i jeszcze dostajemy bonus. Możemy poprawiać jakość potrawy, i teraz chodzisz na dziesiątą do pracy, więc znacznie lepiej, bo jutro, jak będzie czwartek, to będzie tylko godzina, bym powiedziała, gdzie nie będzie żadnego z Was w domu. Uuuuuuuuu, musisz mieć siódmy poziom umiejętności literackich żeby wejść na dziewiąty poziom. To jest na pewno minus tego, że studiowałeś, bym powiedziała, ku, yy, gotowanie i nie miałeś tam ani jednej rzeczy związanej z tutaj z pisaniem, więc to na pewno trzeba będzie e, tobie e, tutaj zmienić dobrze. A widzę, a o nie, chyba obudził e, Stelle, co nie? Tak, brat. No Stella się nie może wyspać, postaraj się tam zasnąć. A ty co, a ty młodego musisz tutaj ładnie nakarmić, no. Niestety, on obudził siostrę. Nieładnie, tak z twojej siostr strony. Siostra zmęczona ma się ładnie uczyć, a ty to ją ładnie czy nie, nieładnie budzisz, bym powiedziała taką. A dlaczego tego nakarmiłaś butelką? Ja tak tobie dałam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A oglądasz sobie stelle, dobrze, ale może byś sobie wziął jakieś resztki. I za chwilę tobie na pewno tutaj spróbujemy. A bo ty jesteś też na pewno super głodny, no bo wiadomo, że będziesz tutaj. No, możesz przyjść do nas, Alejandro, będziesz tutaj się przemieniał w wampira. Nie, a ja ciebie poproszę, żebyś jeszcze nie szła spać. Tylko żebyś wyczyściła maszynę do nektarów i żebyś przyrządziła kolejny nektar. i tu się zepsuło, no dobrze, trzeba będzie naprawić. Ale dobrze. W takim razie porozmawiaj sobie z bratem chwilę. Skoro już tutaj do nas przyszedł, to oczywiście możesz sobie z nim chwilę porozmawiać. Popraw humor czy coś. Zapraszam do rozmowy. Brat, super, że przyszedłeś. No, byliśmy razem wczoraj na zakończeniu studiów, co nie. <grych> Dobra, ale choć to jeszcze naprawić też, panie, który musi się niestety nauczyć pisarstwa. I to będzie dla nas niestety trudne i na pewno będziemy to trochę dłużej robić, więc na pewno tak szybko. No, niestety tej kariery nie skończymy właśnie przez to, że będzie on musiał się nauczyć tego pisarstwa. Ale mogę włączyć Tobie teraz na przykład metal, żebyś Go sobie przyszedł posłuchać i będzie dobrze. I myślę, że w takim razie może jutro zaprosimy do nas tutaj Twoją matkę razem z rodzinką i mamy normalnej jakości winogronowy tutaj nektar. Jeszcze możesz w sumie jeden spróbować przyrządzić. Chciałabym. Tutaj spróbować, co nie? No, o, o nie, dzieciaki, wiecie, co ja chyba, ja młodego, to ja chyba stamtąd muszę wydostać, bo naprawdę e, on bardzo, ale to bardzo mocno niestety przeszkadza w spaniu młodej. No, nie, nie, nie leży, nie na brzuszku, tylko chciałam, żebyś uh, uh, spróbowała znowu się tutaj e, zasnąć, spróbowała dla mnie, no, a młody tutaj przewinięty. Och, młody, 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 młody. Dobra, ojciec, chodź tutaj, napisz na, ćwicz umiejętności literackie i mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Nie wiem, dlaczego masz pasek taki żółty od zabawy. E, powinieneś mieć zdecydowanie, zdecydowanie wyższy. No, a młoda, niestety, tutaj musi spać. A ty co? Poszłaś go automatycznie nakarmić? Ok, i co mamy? U kiepskie jakości, to tym bardziej musimy go wyleżakować troszeczkę, chociaż żeby tutaj podniósł na swoje jakości, bo takie jakości to niestety słabo to, to widzę, a ty możesz iść spać, Alejandro nie znasz Alejandro, nie, to najpierw się przywitaj z Alejandro, no nie, nie możesz nie znać Alejandra no no dobrze bardzo, Alejandra musisz znać, no i możesz wtedy iść spać więc jak już go poznałaś jak już macie ze sobą jakąkolwiek relację bo no, no daleko, ale daleko, ale gdzieś tam jesteście przyszywaną, można powiedzieć, rodziną, więc na pewno musisz go znać. A, Aleszek jako wampir, no to będzie tutaj miał więcej czasu po prostu na rozwijanie też umiejętności, więc też się nie muszę gdzieś tam o to martwić. No niestety teraz jest super pewny siebie, więc to tam też nie będzie, nie robi dobrze do nauki, bo najlepiej byłby jakby był tutaj zainspirowany, a Alejandro najlepiej by zrobił jakby o 23 już poszedł do siebie do domu, a nie u nas siedział. No, dziękuję za, za to, że Jesteś u nas, ale możesz już iść spokojnie, spokojnie do siebie, a my spokojnie możemy iść spać, bo też jesteśmy zmęczeni, a o naszego tutaj przyszłego wampira też musimy ładnie dbać. No i młoda Stella, pierwszej w nocy już się obudziła, dobrze, że Paulinka trochę szybciej położyłam spać. Dobrze, Stella, trzeba tutaj poczęstować jakimiś tutaj rzeczami, bo też głodna jest, więc może niech tutaj też dostaniesz pierwsze jedzenie do rączki, żebyśmy mieli to z głowy, co nie? No ona mówię. Woli jeść na siedząco, więc no, przy okazji. Yy, I zakończona sukcesem. Okej, okay, ona wszystko tutaj lubił bardzo ładnie na młoda, no. Pierwsze jedzenie dorączki. rączki zaliczone, jestem ciekawa jak się tutaj najesz. <grym> bardzo ciekawa, a młody potrzebował tylko przewinięć, okej. Okay. To co matka, też na szybko sobie weźmiesz tam jakieś resztki czy coś. No bo młodą trzeba byłoby nauczyć gdzieś tam. Tego raczkowania, no, albo gdzieś tam w akuku może się pobawić, czy coś, żeby ewentualnie też jakieś tutaj etapki zdobyła, czy coś właśnie jeszcze z tych społecznych, różne rzeczy. No byłoby dobrze, jakby tutaj coś zdobyła właśnie ze, ze społecznych, no. No, jak ta młoda, ale nie, jesteś cała, cała brudna. Chodź tu matka, bo dziecko całe brudne, no. Słownie całe umarusane jedzenie, no jesz je jesz je. Młoda długa jeszcze. Długa jeszcze zabawa, ta jedzenie mnie, choć tutaj młoda jeszcze je, młoda jeszcze tutaj musi, o, proszę bardzo, być umyta, proszę bardzo, trzeba tutaj ją umyć tak szybciutko, no bo przecież cały tutaj jest od jedzenia. A tak super się na nie najadłabym powiedziała, więc może spróbujmy ją w sumie dokarmić piersią, jeśli się da, bo ona no nie, nie zawsze chciała być karmiona, jak nie była głodna, więc. Jest takim troszeczkę niejadkiem, chociaż cechy niejadek nie ma, ale widzę, że tym razem się udało nam nakarmić, więc bardzo fajnie. Zabaweczki piszczące, proszę bardzo, grające. Dokupimy. O, a więc tutaj te dwie ciekawe zabaweczki możemy kupić. I pytanie: czy ty się możesz nimi bawić? Tak, możesz się nimi bawić, więc może poproszę później, żebyś się bawiła tą zabaweczką, taką właśnie grzechoteczką. Może tutaj jakiś etapik zrobisz, czy nie, czy już gdzieś tam bardziej, ewentualnie na rozmowie z mamą, czy coś takiego. Zresztą, mamy to w sumie trzeba byłoby położyć spać, co nie. Nie sprawdzaj to już u niemowlęcia. Niemowlęcie ma się raczej dobrze, tylko skończy już karmić to rozpłakane niemowlę halo. jest na pewno nakarmione, no. Odłóż do. No, nie śpisz na stojąco halo. Hmm, chyba się coś, Paulina, zacięła, dobra. Resetuj obiekt. O, właśnie, gdzie ty w ogóle jesteś? No, tutaj. Super. Sikaj. I idź spać, a za to ojciec. No właśnie, ojciec, widzę, że tutaj też można by go zainteresować, ale młoda nie chwilę może coś tutaj sama porobi. Ja wiem, że tutaj czas na sen jej tutaj wypadł, więc ojciec za chwilę poprosimy, żebyś podszedł tu. A młoda chwilę na przykład mogłaby zrobić sobie leżenie na brzuszku, na przykład. O, i w ogóle do wyposażenia moglibyśmy włożyć jedną z zabawek, drugą do kosza. I co? Zrobisz tutaj sama jakoś tak raczkowanie? Czy może ci się coś uda? Czy się nie uda? 6 jest godzina, więc ojciec może wstawać. Yy, ale no wątpię, żeby ci się tutaj coś samej udało. Chyba, że... O i dzisiaj, ma... dzisiaj mamy święto zbiorów, ale poczekaj, 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 poczekaj. Tak to zrobimy, bo my niestety potrzebujemy simolonu, więc... Nie, nie sprawdzaj co u niemowlęcia. Yy, po pierwsze to jeszcze twój yy, syn potrzebuje tutaj. Bym powiedziała e, karmienia z butelki, więc szybko go nakarm, żeby mi tam nie płakał. A młoda da sobie za chwilę radę, tak? No, młody potrzebował jedzenia. Młody jeszcze nie ma urodzin? że tak, już dawno powinien mieć urodziny, ale okej. Okay. W takim razie jeszcze szybko może zrobimy e, ćwiczeraczkowanie z, z córką. Ej, proszę bardzo, ćwiczeraczkowanie z córeczką. Bo ona, ona niestety sama. Leżenie na brzuszku. Młody. Co potrzebujesz? Miłości potrzebowałeś? Tak. A córka, proszę bardzo, ćwicze raczkowanie. No, połóż już syna i z córeczką poćwicze raczkowanie chwilę. Żebyśmy jeszcze mieli to zrobione, zanim ona pójdzie spać. Nie, nie, nie zrobimy tego. W takim razie połóż stelle, spać. A później będziemy jedli. No, kładziemy stelle, spać. A i ja oczywiście muszę powiesić nam dekorację. No, musimy mieć gotową yy, Stella położona, to jeszcze możemy jej włączyć tutaj yy, kołysankę i możesz wziąć resztki, chociaż fajnie byłoby może przyrządzić wystawny posiłek, ale nie, to może sobie później zjemy jakiś taki wystawny posiłeczek, co nie? Myślę, że tak młoda niech już idzie spać. No niestety raczkowania jeszcze nie ma. A mamy coraz mniej czasu. Młoda no śpi, no przecież już się położyłaś no. Halo postar... A bracia cię obudził. Brat, który zrobił w pieluszkę, dobrze. W takim razie zmieniamy mu brudną pieluszkę i nie będzie już problemu. Och, ojciec. No, i wszyscy będą mogli spać. Młody bardzo mocno tutaj przeszkadza, więc na przyszłość chyba jednak bym nie miała w jednym pokoju małego dziecka oraz, czy niemowlaka oraz noworodka, bo to jest niestety, no nie jest to dobra taktyka. Lepiej mieć chyba dzieciaki osobno. Zdecydowanie, a ty cały czas masz zbagowaną zabawę. Hmm, pewnie, jakbym się załadowała na te parcele jeszcze raz, to pewnie by ci się naprawiła. Ty nie musisz latać do dzieci. Mąż ogarnął. Zresztą mąż, który dzisiaj idzie do pracy. Chciałabym, żeby jednak trochę nam pozarabiał tych simolonów. Tak jak mówiłam, mają dzisiaj godzina im się nie zgadza, bym powiedziała, więc godzinę będą niestety. Eee, będzie przerwy. No i też nie, nie spędzą razem tego święta troszeczkę spędzą je osobno, ale myślę, że w takim razie po południu będziemy mogli zaprosić naszą rodzinę, żeby do nas przyszła i żeby tutaj właśnie z nami pobyła, poznała może dzieciaki. No i fajnie byłoby do tego czasu, jakby Dominik został już tutaj również małym dzieckiem. A, i idziesz do pracy. Mówię, co się dzieje? A on tak idzie przecież do pracy, no przecież gdzieś miał iść, wiecie co? A ja tak proaktywnie może Dominika wyrzucę z z pokoju, z, żeby się w końcu mogła wyspać nasza Stella do końca, bo jak będą razem w pokoju, to się no niestety no właśnie nie wyśpi Stella i by już była właśnie w ten moment obudzona, więc myślę, że niech też ma właśnie ten etap, że przespała całą noc i w ogóle, więc tutaj, żeby było dla niej lepiej. Dobra, karm go piersią, bo chyba tego potrzebuje, co nie? Nie żadne rozpłakane niemowlę, tylko nakarm go piersią i... Halo, miałeś go nakarmić piersią? Halo. Nie zatrudnienia, nie, 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 nie. trwonimy simolonów, gdy jesteś w domu. Proszę bardzo. Nakarm go piersią. Czy my mamy zapłacone rachunki? Tak, mamy zapłacone rachunki. Dobrze, bo już się chwilę bałam, że tych rachunków zapłaconych nie mamy. Ale skoro mamy zapłacone rachuneczki, to jest wszystko okej. Okay. No a młody, no niestety, tak jak mówiłam. No cóż... Mam nadzieję, że niedługo będziesz postarzany. Naprawdę. E, I musimy oczywiście zebrać później cały plon naszych winogron. Kolejny raz, więc to też musimy ładnie e, tutaj dokonać. No, mała ładnie śpi. Bardzo ładnie śpi, bardzo ładnie śpi. Może się w końcu wyśpi. Może jak w końcu będzie miała te właśnie przespanej całej nocy, to może raczkowanie w końcu zrobi. polne już za godzinę do pracy lecisz? O! E, na godzinę myślę sobie zatrudnimy zatrudnimy nianikę, więc w sumie możemy zatrudnić tę nianikę, jak skończysz zbierać plony. <grych> Zatrudnij, żebyśmy mieli, bym powiedziała. Nie możemy ze sobą rozmawiać, bo w, w, do pracy za chwilę, bo w pracy jesteśmy. O właśnie. Dobra, nianika. E, dobrze, czwartek o 15.03 przyjdzie. No dobra, e, 15.05 jest. Dobra, więc w takim razie możemy spokojnie Iść do pracy, bo nianiek jest! No, więc proszę bardzo. Przyszedł ten sam Cyprys Prime, więc tutaj cały czas jest z nami. Za chwilę ojciec wróci przez pana noc, no właśnie dlatego też nie chciałam, żeby e, gdzieś tam, e, żeby właśnie przyszedł ten nianiek, żebyśmy właśnie mieli ten etap przespanej nocy, no i 2000 simolonów wpadło, więc bardzo, bardzo, bardzo ładnie, super. Ja Ciebie poproszę teraz, żebyś zrobił wystawny posiłek, na przykład kolację z szynką, bo zaprosimy sobie rodzinę, Chociaż powinnam zrobić raczej coś wegetariańskiego, bo ja chciałabym zaprosić naszą rodzinę. Uuuuuh! Kateringowy kryzys. Paulina nudzi no, się w pracy dla zabicia czasu buszuje po internecie, gdy wtem dzwoni jej służbowy telefon. Rozmówca znajmie z, z przyjęciem, że dzisiejszego wieczoru odbędzie się gala z udziałem gwiazd, na której ma się pojawić wykwintny poczęstunek, a tymczasem wynajęty szef kuchni właśnie się rozchorował. Potrzebne jest zastępstwo i to natychmiast. Paulina wie, że firma, w której pracuje, idealnie poradzi sobie z taką sytuacją, ale po cichu sama marzy o zobaczeniu tylu sył, sła, słynnych simów w jednym miejscu. Powinna zerwać się wcześniej z pracy i własnoręcznie zająć się przygotowaniem poczęstunku, czy przyjąć ofertę w ramach firmowego systemu zamówień. Polna zyska sławę pieniądze i przyjaźń gwiazdy. Polna straci reputację, pieniądze i zostanie wyzwolniona z pracy. Zyska pieniądze i straci pieniądze. E, w takim razie, jak mamy stracić pieniądze i możemy stracić więcej niż zyskamy, a nam zależy najbardziej na, w tym momencie na, na Simolonach plus, Woli, wolę, żeby raczej nie została zwolniona z pracy, więc. E, no niech raczej A nie będzie zwolniona z pracy, ty nie pracujesz ciężko, a mogłabyś. A mogłabyś, bo awans by się przydał chociaż no nie, nie wróżę, że on się bym powiedziała gdzieś szybko e, nastąpi dobra, Stella widzę, że się obudziła jej i czy pan e, Cyprys da tobie jedzonko, może powiemy mu, żeby, żeby tobie dał jedzonko zresztą trzeba było go już odesłać <grym> oj Dominik zmienił grupę, wieko włączy się, losujemy mu chęcha, będzie spokojny a ty jakaś to jesteś emocjonalna, co nie? tak, on jest Spokojny. I odblokował uśmiech, dobrze. Więc mamy w tym momencie dwóch niemowlaczków. To na ten moment ja może przełożę nam na górę kołyskę, żebyśmy mieli ją u siebie w pokoju do adoptowanego dziecka, które, tak jak mówiłam, adoptujemy sobie w następnym odcinku. Misiek powędrował w trochę inne miejsce. Mamy drugie tutaj łóżeczko dla dzieciaka, więc bardzo dobrze to, co chciał zrobić nam pan tutaj a, się zniszczyło, ok ok, a przynajmniej my robimy tutaj kolację e, dobrze, i mały Dominik sobie ogląda komputer <grymne> no dobrze, a Stella jest ładnie karmiona, tak? tak, Ta dobrze i proszę bardzo, zostać posadzona tutaj proszę bardzo, proszę mnie posadzić dziękuję, tak prosimy, żeby mnie posadzić i sama młoda możesz w sumie podciwić leżenie na brzuszku. Spróbujmy, spróbujmy, bo naprawdę chciałabym, żebyś w końcu zrobiła raczkowanie, a nie wiem, czy zrobimy. A młody, co? Aha, będziesz położony w końcu. Okej, okay. możemy tak zrobić, ale ja bym chciała przede wszystkim tutaj Pana odwołać, bo już Pana nie potrzebujemy. Będziemy mieli bardzo dużo simów w domu, więc dziękujemy za tutaj. Za to, że byłeś... A, my mamy... A, bo ja mu kupiłam pomiędzy odcinkami dwie cechy. Po pierwsze darmowe usługi, a po drugie oszczędne, więc będziemy teraz mniej płacić rachunków oraz nie płacimy za usługi, więc w sumie mogłeś zostać dłużej. <grym> Dobrze, zaprośmy do spędzenia czasu na tej parceli. Chciałam zaprosić naszą rodzinę, więc tutaj przeważnie. O, tutaj. Bym powiedziała tych Simów, ale niekoniecznie tylko tych, więc, bo chciałabym jeszcze zaprosić Alejandro i tak dalej. Na liście nie miałam sali i tak się zastanawiałam dlaczego? I już wiem. Sali też już się pożegnała z tym simowym światem, tak samo jak Liam. A więc z rodzeństwa została tylko Alison, która tak naprawdę była najczęściej w ciąży, więc dlatego tutaj została. No okej, okay, no dobrze. No jak niestety została tylko i wyłącznie ona. No to cóż, a ty młody możesz w takim razie postarać. Nie, nie postaraj się zasnąć. Nie, 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 nie. Czy możesz wyłączyć? Nie, jest obiekt używany. Podnieś młodego. Ja poproszę, żebyś młodego tutaj położył na macie. Młody niech się pouczy innych rzeczy, a bo tego musimy ulepszyć, żeby też miał mobi brzdąca, więc tutaj też chciałabym to zrobić. no Przemieniasz się w wampira w końcu? Nie, jeszcze nie, ok. No i co? I przyszła nasza rodzina, więc ja Ciebie też poproszę, żebyś wszystkich tutaj zawołał na wystawny posiłek. Zapraszam, 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 żebyście razem sobie mogli zjeść i co? Mamy tutaj coś, co to takiego, ok. A więc ja Ciebie poproszę, żebyś przesunęła się w tamtą stronę bardziej. I na przykład, żebyś tutaj pouśmiechała się do Simów może. Może tutaj spróbujemy coś zrobić. A młody zasnął. No dobra, niech śpi na macie chce. Chciałabym bardziej, żebyś się na macie pobawił, ale no tak też może być. <grym> Widzę. A, ty się przy... przywitałeś z zabrawką. Okej, okay, dobrze. Więc tutaj z całą rodziną, można powiedzieć, się tutaj witasz. No dobrze. No, A ty tam z babcią sobie rozmawiasz bardzo fajnie. No młody mógłby się obudzić, bo za chwilę chciałabym go przedstawić. No niestety mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, no. Mnóstwo, 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 mnóstwo. E, czy ty sobie jesz? Tak, sobie jesz, tylko proszę się nie kłócić z bratem, dobrze? Byłoby miło, jakbyś się nie kłócił z bratem. <grych> a młoda jakiś tutaj etapik? O, jakiś jest odblokowanie etapu z, z babcią. E, czy babcia cię podniesie, żebyś odblokowała ten etap? Czy, czy coś, co zrobimy? Co mamy, co mamy, co mamy, co mamy? Co odblokowałaś przy babci? Uśmiech, śmiech, co tam masz? Machanie rączką. A, wymach, ale to chyba jest w społecznych, co nie? Nie, to jest tutaj w motoryce mojej. Okej. Okay. To w takim razie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. O, mdłości, okej. Okay. Jakiś yy, i bulzatka, wysokie wymagania. Och, dobra, ty może lepiej z córką to ty poćwiczy raczkowanie, co? Niż te twoje wysokie wymagania. I, tak. I każesz do siebie biec. Och. Och, człowieku, no, no dobrze. Każesz do siebie podskakiwać. Jeszcze raz. Z tutaj aktywności. Ćwicz raczkowanie. Proszę bardzo, chciałabym, żebyś zrobił ćwicz raczkowanie, bo chciałabym, żeby młoda zrobiła ten etap przed tym, jak zostanie tutaj Małym dzieckiem, no, a tu już lada, 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 moment, no. Słownie mamy. Za chwilę, niedługo będzie się bąbelkował paseczek i będziemy mieli na to 24 godziny od tego momentu, więc wolę tej proaktywnie też zacząć to troszeczkę szybciej robić, więc żebyśmy mieli to z głowy naprawdę. O, 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 mamy raczkowanie? Mamy to? Powiedz, że to mamy, powiedz, że to mamy. No. Chyba mamy to, chyba mamy to, a ciebie. Tak, mam odblokowane raczkowanie. Ty jeszcze nie idziesz spać, człowieku. No, młoda zrobiła raczkowanie. Brawo, brawo, brawissimo. No, raczkuj, no, teraz to sobie możesz podróżować, co nie? <ścoughs> Dobra, dodatkowo cię poproszę, żebyś użyła pieluszki, żeby można było ciebie przewinąć. No, o nie, i mamy wyciek z pieluszki. To może niech cię babcia wykąpie, co? <grywia> babcia, wykąpiesz wnuczkę? Tak, wykąpiesz wnuczkę, super. <grywia> nie, nie sprawdzaj co u niemowlęcia, bo wiemy, że niestety miało wyciek z pieluszki. <grywia> Młody, jak tam ładnie sobie śpi. Czekasz na matkę? Że ja chciałam, żebyś poznał tej babci i wszystkich, więc. No, ale wątpię, żebyś gdzieś tam to zrobił, no ale. No dobrze. Chciałam, żebyś jak najwięcej zrobił, ale chyba się nie uda. No ja mam nadzieję, że mu się poprawi ta, ta zabawa później troszeczkę, bo na razie niestety nie chcę mu się poprawiać i nie chcę się jeszcze stać wampirem, no. Myślałam, że to się już stanie, chociaż może za chwilę, bo to akurat około godziny 12 robiliśmy poprzedniego dnia, więc no 36 godzin wydaje mi się, że gdzieś mniej więcej to powinno trwać. A, a ty powinieneś, no tak, dobra, ale... Jak masz mi zemdleć, to też może, lep może lepiej właśnie, żebyś szedł spać. Już? Już, mdlejesz? No już mieliśmy powiadomienie o urodzinach naszej tutaj wnusi. Wnusi, która jest głodna, więc poprosimy babcie, żeby nas nakarmiła. Babciu, nakarm nas. Jeszcze nie idź, babciu, nakarm nas. Ojcie, tam na, na górze zemdla. <laughs> nie babciu babciu. No to śpimy na podłodze. <grywia> wszyscy, wszyscy ładnie śpimy, ale dobrze. Tym wspaniałym akcentem dzisiejszy odcinek zakończymy. Ja mam nadzieję, że wam się podobał. No cóż, piękne święto zbiorów, co nie? I pięknie tutaj nasz Dominik poznał całą rodzinę. No, prze, no przecudownie przynajmniej tutaj Stella zrobiła to, co miała. Czyli mamy raczkowanie, był też wyciek z pieluszki, więc ja jestem... Uradowana, stania nie musi zrobić, chociaż spróbujemy, może taniec zrobić. Taniec na pewno się powinno dać zrobić, więc w następnym odcinku, jeszcze zanim tutaj ją będziemy postarzać, bo już mieliśmy powiadomienie o jej urodzinach, więc no lada moment ten paseczek zacznie się bombelkować, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście przypominam o imionach dla adoptowanego dziecka, bo na początku następnego odcinka będziemy go adoptować. Tylko najpierw niech lek stanie się tym wampirem. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście dziękuję wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu! Su.